Wiesz co, zastanawiam się, kiedy ludzie zaczną wróć. Zastanawiam się, kiedy ludzie przestaną gloryfikować głupotę, naprawdę. Bo to już się robi zaraźliwe i niebezpieczne. Rozumiesz? Wielokrotnie w przypadku pojawienia się dziwnego, innego, jakkolwiek oryginalnego wydarzenia o zabarwieniu sportowym, bardzo często ludzie pytają mnie, co o tym sądzę. Podniecieni, rozentuzjazmowani klienci przybiegają i ujezu, widziałeś to, tamto i w ogóle. Tak, kurwa, widziałem. I bardzo często zastanawiam się, po co ktoś to robi. Nie zrozumcie mnie źle, ja doceniam sportowe wyczyny wielu osób, aczkolwiek sam trenuję kilku triatlonistów. Wiem, że triatlon zrobił się popularny wtedy, kiedy zaczęli w nim się udzielać celebryci, aktorzy i inne tego typu osoby. Robert Karaś zasługuje na wszelki szacun za jego wyczyny, wyniki w ultra triatlonach, ironmanach, etc. Brawo! Brawo dla nas! Brawo! Aczkolwiek podejście do czegoś tak forsownego dla swojego ciała, nie będąc w pełni zdrowia, nie jest sensowne, nie jest logiczne, nie jest tym bardziej zachowaniem, które powinno być gloryfikowane. Tym bardziej, że chłop ma co robić, ma do czego trenować, ma za co żyć. Stawianie swojego zdrowia na szali pod kątem, o ja udowodnię, albo o uda mi się, jest moim zdaniem całkowicie irracjonalne. No, czyli chyba jesteś idiotą, nie? Co innego, kiedy ktoś już jest w zawodach i wydarzyło się jemu coś, a chce dokończyć. Mój ulubiony przykład jednego z japońskich judoków, już świętej pamięci, Toshihiko Kogi. Koleś, któremu została złamana ręka na Igrzyskach Olimpijskich, na iluś blokadach dokończył turniej i go wygrał, rzucając drugą ręką. To jest inna para kaloszy. Co innego, kiedy wiesz, że miałeś zabieg urologiczny, a idziesz w stronę wysiłku, jakim jest 10-krotny Ironman, gdzie masz 1800 kilometrów. Ile kurwa? Na rowerze. Po tym, jak miałeś krojone krocze. Skalpel. Wiadomo, że one są dociśnięte na siodełku i w tym momencie jedziesz i zasadniczo czekasz, aż zrobisz sobie krzywdę. Jaki w tym jest sens? Gdzie jest kurwa moje 300 baniek, słyszysz? Gdzie jest kur... Są w życiu ważniejsze rzeczy niż twoje 300 baniek. Na przykład 600 baniek. I od kiedy gloryfikowanie jakichkolwiek dziwnych wyczynów, nie wiem, wchodzenia ludzi, którzy są nieprzygotowani nago na śnieżkę, rysy, kurwa, cokolwiek innego, jest czymś, brawo! Do czego należy bić brawo. Od kiedy ludzie przestali logicznie myśleć? Powiedz czemu? O tym, żeby zachować swoje zdrowie. Oczywiście, każdy może się eksploatować do stopnia takiego, jakiego chce. Ja tego wam nie zabronię, wręcz przeciwnie. Ja będę was nawet pchał do tego, żebyście wymagali od siebie więcej. Ale nie róbcie sobie przy tym kurwa krzywdy. O kurwa, rzeczywiście! To jest po prostu głupie. Ludzkie ciało adaptuje się w odpowiednim stopniu, jeśli napotyka pewnego rodzaju trudności, przeszkody, bodźce, które wymuszają na nim zmianę. Aczkolwiek, kiedy dodajemy za dużo niż to, co ciało jest w stanie przeforsować bądź przetrawić, ała, to wszystko boli! Robimy sobie krzywdę, bardzo często nieodwracalną. Tak jak bokserzy. Ale mówię... Co mówiłem? Wiedzą, na co się piszą i dlatego uczą się uników, bloków i wszystkich innych rzeczy, które nie pozwalają przeciwnikowi obijać im łba od początku do końca każdej rundy. Tak czy siak po iluś latach stoczonych w sparingach, treningach, walkach, mają te głowy niekiedy tak poobijane, że mają problem sklecić dwa zdania. Stoję pod prysznicem, pamiętam się tak kołyszę, nie? Trzeba się ubić, bo zaraz idę spać. Patrzę w dół i kolegi nie widzę, nie? Duża prośba do was, moi widzowie, słuchacze, kimkolwiek teraz jesteście. Pamiętajcie, że sport to zdrowie, do którego się nigdy nie wraca. Ja nie mówię o tym, żeby nie angażować się w żadną aktywność bardziej ekstremalną i tak dalej. Nie, mówię tylko o tym, żeby dobrze się przygotować na to, na co się piszecie. Pozdrawiam i do zobaczenia.